23 marca 2013 roku w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się 21. turniej par brydża sportowego o Puchar Burmistrza. Jest to gra karciana. Turniej par pozwala na uczestnictwo dużej liczbie zawodników. W zawodach przy jednym stoliku mogą się spotkać nowicjusze z uznanymi mistrzami. Zasady gry prezentują się następująco. Wszyscy zawodnicy rozgrywają te same rozdania, a podstawą obliczenia końcowego wyniku są poszczególne wyniki uzyskane w kolejnych rozdaniach. W rozgrywkach wzięło udział 13 par. Pierwsze miejsce zdobyła para z Kołobrzegu, państwo Aleksander i Sabina Kuźmierscy. Drugie miejsce należało do pary z Koszalina, którą tworzyli Piotrowski Ludwik oraz Kucenko Władysław. Natomiast miejsce trzecie wywalczyła sobie para z Białogardu, a mianowicie Adamowicz Wiesław oraz Czeszewski Jerzy. Już po raz trzeci organizatorzy turnieju, czyli Karliński Ośrodek Kultury oraz uczestnicy zdecydowali się, iż 70% wpisowego od zawodników zostanie przeznaczone na rzecz dzieci z domu dziecka, a pozostała kwota na działalność sekcji brydżowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji turnieju par brydża sportowego o Puchar Burmistrza w przyszłym roku. Dodatkowo sekcja brydża zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej gry w każdy wtorek od godziny 18 do Karlińskiego Ośrodka Kultury.